Na pewno każdemu znane jest nazwisko Roberta Korzeniowskiego. Robert Korzeniowski to był taki polski chodziarz, który zdobył 4 złote medale olimpijskie. Jego kariera sportowa przebiegała dosyć ciekawie. Pierwszy medal olimpijski mógł zdobyć już w Barcelonie w 1992 roku, ale został zdyskwalifikowany tuż przed wejściem na stadion w sytuacji, gdy miał pewny srebrny medal. Za rok na Mistrzostwach Świata został znowu zdyskwalifikowany. Za rok kolejny został zdyskwalifikowany na Mistrzostwach Europy. Czyli 3 lata z rzędu nie odnosił żadnego sukcesu na docelowej imprezie. Stracił stypendium, właściwie nie miał się z czego utrzymać. Miał już rodzinę. Pomógł mu francuski klub. Tam znalazł pomoc. Przebywał we Francji, trenował, startował dla tego klubu. Skutkowało to tym, że przygotował się do kolejnych igrzysk i zdobył złoty medal w Atlancie. Oczywiście media mówiły tak, mafia trenerska, spisek trenerów, oszukali go. No, te dyskwalifikacje w tym chodzie są takie dosyć dyskusyjne, bo tam, czy ten zawodnik prostuje tą nogę w kolanie, czy chodzi na ugiętych nogach, to jest trudne do określenia, bo z reguły właśnie za brak wyprostu nogi w kolanie są te dyskwalifikacje. Natomiast Korzeniowski podszedł do tego zupełnie inaczej. On podszedł do tego w ten sposób. Skoro mnie dyskwalifikują z brak wyprostu nogi w kolanie, 3 razy z rzędu, różni sędziowie, to znaczy, że coś w tym jest. I trzeba opanować taką technikę chodu, żeby nie być dyskwalifikowanym. Potem się okazało, że przyczyna była taka, że jeżeli przekraczał przemiany tlenowe i wchodził w przemiany kwasomlekowe i wydzielał mu się kwas mlekowy, to ten kwas mlekowy mu powodował kurcze mięśniowe, przykurcze i ta noga nie była, jemu się wydawało, że prostował, ona nie była tak naprawdę wyprostowana. I stwierdził, że musi tak trenować, żeby się już nigdy w życiu więcej nie zakwasić. Robił sobie testy na przemiany tlenowe, starał się chodzić tak, żeby nie osiągnąć tej prędkości, przy której już będzie się pojawiał kwas mlekowy, czyli na poziomie tak zwanego progu beztlenowego. Chodził ze sporttesterem, bardzo tego pilnował. Następnie wytrenował się w taki sposób, że jak już go nie dyskwalifikowano, to zaczął wygrywać. Bardzo profesjonalnie się, był znany z tego, że się bardzo profesjonalnie przygotowywał do każdego startu. On miał wszystko przewidziane było u niego, nawet napoje były tak zrobione, że im późniejszy czas, im późniejszy dystans, to te napoje były bardziej rozrzedzone, bo on wiedział, że człowiek mniej zmęczony, to jego jelita są w stanie wchłonąć z tego napoju to, co tam jest, a im bardziej człowiek zmęczony, to już tylko woda, więc żeby nie było zakłócenia pracy jelit, żeby żołądek mógł pracować, a z drugiej strony, żeby nawodnić organizm i dostatecznie go wspomóc, to trzeba te proporcje, on wszystko miał przewidziane w swoich występach. Był indywidualnością, która powiedzmy dominowała w całym sporcie. I teraz tak, gdybyśmy na sport spojrzeli z punktu widzenia takiego, że w sporcie jedynym kryterium to jest zwycięstwo na dużych zawodach, na igrzyskach olimpijskich. Czyli ten, kto wygrywa, ten, kto zdobywa medale, to znaczy, że on ma talent i on dobrze trenował. A ci, którzy nie osiągają tych sukcesów, no to albo nie mają talentu, albo źle trenują, albo coś tam się innego złego dzieje. I to jest podejście z gruntu fałszywe. Z gruntu fałszywe dlatego, że byłoby to prawdziwe, gdyby wszyscy ludzie byli tacy sami. Co wtedy rzeczywiście jakość pracy decydowałaby o sukcesach. Ale my jesteśmy różni. Czy to, że Korzeniowski zdobywał 3 złote medale na 3 kolejnych igrzyskach olimpijskich, znaczy, że wszyscy chodziarze na świecie źle trenują, a wszyscy trenerzy chodu są złymi trenerami, bo nie potrafią wytrenować swoich zawodników? No nie. Każdy z nas ma swoje możliwości i problem polega na tym, żeby te możliwości, które mamy, rozwinąć w maksymalnym stopniu. Jeżeli napotkamy na kogoś takiego jak Korzeniowski, to choćbyśmy nie wiadomo co robili, nie wiadomo jaką pracę wykonali, to jeżeli on wykona wszystko dobrze i nie popełni błędu, to my z nim nie wygramy. Wiedza o sporcie jest taka jak wiedza o medycynie. Jest to wiedza oparta na statystyce. 99,5% ludzi reaguje na określone ćwiczenia w taki sposób, a jakiś drobny ułamek nie.
I o ile my w nauce skupiamy się na tym, żeby pewne wnioski formułować na zasadzie statystycznej, jeżeli 90 ileś procent się zgadza, to przyjmujemy to za pewną prawdę, to właśnie w sporcie wygrywają ludzie, którzy są poza tą statystyką. I trzeba o tym bardzo dobrze zawsze wiedzieć. To nie znaczy, że ktoś inny źle trenował. To nie znaczy, że ktoś popełniał błędy. Po prostu są ludzie, którzy są tak predysponowani, mają tak szczególne trudności, że oni dominują. Można powiedzieć, że też popularność sportu polega na tym, że śledzimy te gwiazdy. Niektórzy śledzą ich rozwój i podziwiają ich sukcesy. Są tacy, którzy czekają na upadek takiej gwiazdy, no bo to jest dopiero sensacja, kiedy taki wielki mistrz przegrał. Ale dzięki tym gwiazdom sportu, sport jest popularny, jest bardzo popularny i to gwiazdy ten sport, tą popularność napędzają i to gwiazdy chcą ludzie oglądać. Z drugiej strony jest znane z języka polskiego z dawnych czasów powiedzenie bij mistrza, czyli czekamy na narodzenie nowej gwiazdy, a nowa gwiazda jest wtedy, kiedy ktoś nieznany, ktoś teoretycznie słabszy pokona taką gwiazdę i wtedy zajmuje jej miejsce. Te indywidualności tak naprawdę napędzają, mówiąc takim może nieładnym językiem, napędzają cały światowy sport. I gdybyśmy tak prześledzili historię sportu w różnych dyscyplinach sportu, taka sytuacja była, istniała. W tej chwili w piłce nożnej jest Messi, jest Ronaldo i właściwie cały świat piłkarski dzieli się na zwolenników Messiego i zwolenników Ronaldo. Owszem, są inni, ale tutaj oczy świata są na te skierowane. Oczywiście my mamy Lewandowskiego swojego. Kiedyś była Irena Szewińska, potrafiła zdobyć 7 medali olimpijskich. Justyna Kowalczyk zdobyła 5 medali olimpijskich i walczyła z taką gwiazdą, jak była Bjergen, Norweszka. I właściwie cały świat się pasjonował walką tych dwóch zawodniczek. Zawsze jak są dwie gwiazdy, to jest ciekawiej. Jak się pojawia jedna i dominuje, to jest mniej ciekawie. Na 400 metrów biegał kiedyś Michael Johnson. Na 200 i 400 metrów zdobywał medale, był niepokonany. Edwin Moses kiedyś był taki biegacz na 400 metrów przez płotki, który 100 kolejnych biegów wygrał. Nie przegrał, bił rekordy świata, zdobywał złote medale olimpijskie. W wielu dyscyplinach sportu tacy są. Czy mógłbym wymienić takich sportowców z Polski, którzy nadali jak gdyby kierunek sportowi światowemu? Na pewno kilku takich było. Na pewno był nim Jerzy Pawłowski, szablista wszechczasów, złoty medalista z Meksyku, zdobywca w sumie 5 medali olimpijskich, którego życie jest zresztą też ciekawe i to jest jak gdyby no oddzielne wystąpienie, ponieważ no on tam bawił się w działalność szpiegowską, jego życie to jest w ogóle materiał na książkę, zresztą sztukę teatralną o tym nakręcono. 5 medali olimpijskich. Na pewno z Polaków, bo był Finn Nykänen, ale potem z Polaków Adam Małysz i Kamil Stoch taką rolę odgrywają w skokach narciarskich. Na pewno z polskich sportowców taką gwiazdą był Józef Schmidt, który przez 10 kolejnych lat też nie przegrywał z nikim na świecie. Ci, co go pokonali na igrzyskach w Meksyku, na tartanie, na którym on nie umiał skakać, bo to była dla niego zupełna nowość, poza tym już był wyeksploatowanym zawodnikiem starszym, to wszyscy ci, którzy go pokonali, pobili jego dotychczasowy rekord świata, bo przed igrzyskami w Meksyku rekord świata był 17.03 Schmidta z roku 60., a w 68. cała szóstka, która go pokonała, skoczyła dalej jak 17.03. Czyli Schmidta można było pokonać dopiero bijąc jego własny rekord świata. Był kiedyś gwiazdą. Wielu takich sportowców w historii światowego sportu było, a w sporcie polskim no to są te chyba najważniejsze nazwiska. Kolejnym takim nazwiskiem, wielkim nazwiskiem jest Zbigniew Pietrzykowski, który zdobył 3 medale olimpijskie, srebrny i 2 brązowe, no nie zdobył złotego, ale był 4-krotnym mistrzem Europy i jeszcze miał brązowy medal na Mistrzostwach Europy. I był takim sportowcem, który jak pojechał na jakąś imprezę, zawsze zdobył medal. Wszyscy się śmiali, że Pietrzykowski to jest taki zawodnik, który rozlicza prezesów, bo jak wysłali go na imprezę, to medal zdobył. Czyli prezesi byli, władze były zadowolone, bo medal jest. Proszę Państwa, takie osobowości nadają też sens i kiedyś nadawały sens sportowi i teraz nadają. Pewnie, że trudno z taką gwiazdą walczyć, trudno z taką gwiazdą wygrać. Czasami te zwycięstwa są dziwne. Kiedyś Anna Rogowska zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Isin Bajewę, która była nie do pokonania. Po prostu dlatego, że Isin Bajewa 3 razy strąciła wysokość pierwszą i nie zaliczyła żadnego wyniku. Pokonała mistrzynię świata, bo ta popełniła błąd.
Dlaczego tak się dzieje, że te osobowości są tak wspaniałe? One mają coś więcej. To jest właśnie ten talent, który innym jest dany trochę w mniejszym stopniu, ale o talencie to może innym razem.